6 stycznia w kalendarzu liturgicznym obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Epifania jest jednym z najstarszych świąt kościelnych. Jest starsza nawet od uroczystości Narodzenia Pańskiego. Początki tej uroczystości sięgają już III wieku. Jednak Kościół Powszechny przyjął tę uroczystość po ogłoszeniu dogmatu o unii hipostatycznej Chrystusa, czyli prawdy wiary mówiącej o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dogmat ten został ogłoszony na Soborze Nicejskim w roku 325. To właśnie tę datę można uznać za początek obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele Powszechnym. U początków tej uroczystości w kościołach czytano 4 fragmenty Ewangelii. Pierwszy z nich pochodził z Ewangelii świętego Łukasza i opowiadał o pokłonie pasterzy. Drugi z Ewangelii według świętego Mateusza to opowiadanie o pokłonie 3 króli. Trzeci fragment czytany tego dnia w kościołach pochodził z Ewangelii świętego Marka i opowiadał o chrzcie Jezusa w Jordanie. Ostatni, 4 fragment Ewangelii, pochodzący z Ewangelii według świętego Jana, opowiada o cudzie w Kanie Galilejskiej. Czytając te 4 fragmenty Ewangelii, Kościół chciał upamiętnić tajemnicę wcielenia Syna Bożego, przyjścia na świat i ukazania się w ludzkiej postaci prawdziwego Boga. Niedługo później, bo w roku 336 w Rzymie obchodzono uroczystość Narodzenia Pańskiego pod datą 25 grudnia, a pozostałe wydarzenia, chrzest Jezusa w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej, przeniesiono na odpowiednie niedzielę po 6 stycznia. I tak uroczystość Chrztu Pańskiego obchodzona była 13 stycznia, a uroczystość cudu w Kanie Galilejskiej w następną niedzielę. Natomiast dla obchodu 6 stycznia pozostawiono fragment Ewangelii Mateuszowej opowiadający o przybyciu 3 króli do betlejemskiej stajenki i oddaniu hołdu nowonarodzonemu Chrystusowi. W swojej relacji święty Mateusz nie podaje liczby mędrców. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich 2, 4 lub 6. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet 12. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba 3 mędrców ze względu na opis, że złożyli 3 dary – złoto, kadzidło i mirrę. Tę liczbę spotykamy na przykład we wspaniałych mozaikach Bazyliki Świętego Apolinarego w Ravennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy spośród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero w wieku VIII pojawiają się imiona 3 magów – Kacper, Melchior i Baltazar. Imiona te jednak nie mają potwierdzenia ani w źródle biblijnym, ani pozabiblijnym. Pokłon mędrców ze wschodu symbolizuje pokłon świata pogańskiego, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem wcielonym. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę, znak narodzin nowego króla. Jednak pozostaje tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Król Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się dla niego rywal. Na podstawie proroctwa z księgi Malachiasza, kapłani jako miejsce narodzin Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają mędrcy. Odnajdując dziecię Jezus, ofiarują mu swoje dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracać do Heroda, udają się do swych krajów inną drogą. Złożone przez mędrców dary, złoto, kadzidło i mirrę, Kościół odczytuje w sposób symboliczny, jako wyznanie wiary. Ofiarując złoto, magowie uznają w Chrystusie prawdziwego króla. Ofiarując kadzidło, uznają w nim prawdziwego Boga. Mirra natomiast zapowiada męczeńską śmierć Chrystusa i jest wyrazem wiary w prawdziwe człowieczeństwo Syna Bożego. Według podania, które jednak trudno potwierdzić historycznie, magowie mieli powrócić do swojej krainy, a kiedy jeden z apostołów głosił tam Ewangelię, mieli przyjąć chrzest. Legenda głosi, że nawet zostali wyświęceni na biskupów i mieli ponieść śmierć męczeńską. Marco Polo w podróży na Daleki Wschód pisze w swoim pamiętniku: jest w Persji miasto Sawach, z którego wyszli 3 magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi Chrystusowi. W mieście tym znajdują się 3 wspaniałe i potężne grobowce, w których zostali złożeni 3 magowie.
Ciała ich są aż dotąd pięknie zachowane, tak że nawet można oglądać ich włosy i brody. Identyczny opis zostawił także błogosławiony Oderyk w roku 1320. Inna legenda głosi, że relikwie trzech mędrców do Konstantynopola miała przywieźć cesarzowa Helena. W VI wieku cesarz Konstantynopola miał przekazać te relikwie biskupowi Mediolanu, świętemu Eustorkiuszowi. Natomiast w roku 1164 Fryderyk I Barbarossa po zajęciu Mediolanu zabrał z niej relikwie mędrców i przewiózł do Kolonii, gdzie umieścił je w kościele świętego Piotra. Do dziś w katedrze kolońskiej za głównym ołtarzem znajduje się relikwiarz Trzech Króli, arcydzieło sztuki złotniczej. W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie są przedstawiani jako ludzie wschodu w barwnych, często perskich szatach. Od X wieku przedstawiani są w koronach. W dawnej Polsce w domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał kawałek z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci tego dnia chodziły po domach z gwiazdą i śpiewem kolęd, otrzymując od gospodarzy szczodraki, czyli rogale. Od tego dnia śpiewało się także kolędy o Trzech Królach. Czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano tak dalece za święty, że nie wykonywano w nim żadnych ciężkich prac. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.